Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku FC24 Polska versus. Słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie na Francję, więc będzie to bardzo ciężki mecz, standardowo klasa światowa, 6 minut, nie pisaliście nic odnośnie składów drużyn, więc zrobiłem praktycznie odbitkę ostatniego meczu, czyli Lewandowski z Milikiem na ataku, może jeszcze tylko ich zamienię miejscami, Szymański, Zieliński, Śliż i Szymański na pomocy i Frankowski, Bednarek, Kiwior i Cash na obronie. Także takim oto zestawieniem sobie zaczynamy, no i ruszamy. Póki co bilans 8-5, jeśli chodzi o wygrane, przegrane. No, mogło być lepiej, ale i tak nie oszukujmy się, jest git. Lecimy, nie śpimy, słuchajcie, trzeba pokazać Francji, na co stać polską drużynę, prawda? Ale Lewandowski dalej jest siwy, kurna, w tej grze. To światło beznadziejnie pada, akurat na jego włosy, na żadne inne. Ale dobra, koniec tego gadania, lecimy, słuchajcie. Zaczynamy, Griezmann przy piłce, no. Trzeba przyznać, że Francja ma bardzo mocny team, więc myślę, że ojojoj, Mbappe z Cashem, no będzie ciężko, żeby go tu... No dobrze, dobry odbiór w obronie, Cash będzie wyprowadzał akcję, tylko nasi muszą się ogarniać od razu, Śliż, przy piłce, Śliż, nie ma za bardzo z kim zagrać, no i już sfaulowany. Ale kurna, Cash, ale to trzeba było na szybko, na krótko grać. Do Szymańskiego, Szymański, do Ślisza, Ślisz, nie ma z kim zagrać, trikuje, próbuje tutaj w środku pola, cofa, do Kiwiora, Kiwior, do Kesza, Kesz, jeszcze do środka, Szymański, Ślisz, oj, strata piłki, oj, będzie ciężko, naprawdę będzie ciężko, ale dobra próba odbioru, no, z delikatnym faulem i Griezmann, dobrze, prawidłowo w obronie, tak jest, trzeba po prostu żyć, o kurwa mać. Dobra, come on. Nie no, ale trzeba... Jezus, jak dobrze, że ja coś tam bronię, nie? Bo gdyby nie to, to naprawdę byłoby ciężko. Lewandowski, on też musi mieć z kim grać. Cash, będzie wyprowadzał akcję. Cash, do Ślisza, Śliż! Do boku, do Frankowskiego. Frankowski jeszcze odegrań do Ziela. Zielu! Szymański! Strzał, ale... Bez sensu, nie to chciałem kliknąć, no a wyszło jak zwykle, nie? Troszeczkę za dużo się dzieje na razie, tak zauważyłem. Ale dobrze, na spokojnie, lewy jeszcze, oj, tutaj... Kurna, ale naprawdę wymagający jest ten mecz. Tak wam powiem, że muszę utrzymywać pełne skupienie i jest mi ciężko nawet komentować za bardzo. Milik, słuchajcie, oj, i traci piłkę, no został zrobiony jak bambik, kurna. Dobra, teraz na spokojnie, nie dać wyprowadzić im akcji, a jak już to odbierać, nie ma czasu. No, Mbappe, oj, jest dobrze, ale bez faulu, prawidłowo, ja pierdolę. Naprawdę jestem w szoku, że to tak idzie. Wycofanie, strzał, zablokowany, idealnie, dobrze, Cash wyprowadza akcję, Śliż. Polacy tracą piłkę. A, Śliż, czasami nie myślisz, no trudno. Dobra, na spokojnie, no teraz trzeba bronić. Ale odegranie piętką, prawidłowo tutaj w polu, przed polem karnym, komą? Dobry blok, nie wiem kto to zablokował, ale to był bardzo dobry blok. No uratował nam dupsko, tak szczerze mówiąc. Bo wątpię, że Wojtek by to obronił, mimo wszystko. Będzie rozegranie na krótko. Wow, Mbappe się tutaj rozbiega. Dobra. No i to, ale to nie! Nie w ten sposób, panowie, nie w ten sposób. Tak nie możemy grać. Dobra, do Kesza. Cash, jeszcze rozegranie ze Śliszem. Śliż. No Śliż, chciałbym mieć z kim zagrać, ale nie bardzo ma. Cash, podanie do Szymańskiego, do środka. Szymański, do Lewandowskiego. Lewandowski. I kurwa, traci piłkę. Nie, naprawdę, nie wiem, co się dzieje z lewym. Nawet w tym FC-ku... Jest jakiś taki ostatnio strasznie drewniany. Ojojoj, come on i... 1-0 dla Francji. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Ajajaj.
Dobra, trzeba wziąć się chłopaki w garść. Nie ma pierdolenia już. Można sobie pogadać. Chciałem powiedzieć, można sobie pogadać, można sobie pośmieszkować, ale jak zobaczyłem to, co zrobili tam... No ja nie mam z kim zagrać. Ta Francja ma taki kurwa pressing, że to jest straszne. A moi mają takie zajebiste odegranie, że równie dobrze mogliby nie odgrywać, nie? Naprawdę. Hernandez z Cashem na rogu. Dobrze! Dobrze, Cash! Jak corner, jak się odbiło od jego nogi? Ja pierdolę. Wybij to, wybij to! I znowu strzelają! Ależ imponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniale! Dobra, trzeba zrobić jakieś zmiany, bo tak nie ugramy nic. Tak nic nie ugramy. Zróbmy pressing. Troszkę inne rozstawienie zróbmy. Albo odwrotnie może? Kurwa. Dobra, zrobimy tak. Szybkie konstruowanie akcji. Z bezpośrednich podań. Szerokość trochę większa. Mniejsze rzuty rożne, mniejsze rzuty wolne. Zagęszczenie 16 sobie podnieśmy. To rozstawienie jeszcze trochę bym podniósł, szczerze. Może coś takiego. No spróbujmy, zobaczmy. No trzeba działać, bo takim zestawieniem nie mamy szans z nimi, nie? Takim zestawieniem nie mamy z nimi najmniejszych szans. No 2 do 0 to jest już naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Tym bardziej w 30 minucie. Ja pierdolę, no nie tak! No ja nie wiem, co się z wami dzieje. W poprzednim meczu z Argentyną tak się pokazali. Takie dobre rozegrania. O kurwa, dobrze, dobrze, ale to trzeba... Ja pierdolę, niedobrze. To trzeba było szybko przejąć, działać, coś zrobić. Ja pierdolę, Szymański, prawidłowo. Prawidłowo, tylko no niestety nie wyszło to tak, jak miało wyjść, ale... I tak wybite. Wybite. Wybite to. No nie za bardzo... Nie za bardzo wiem, co właśnie, co mogę z tym zrobić. Oj, dobrze! To prawda, ręką chyba tam wybił, ale... Wow! Dobrze, lewy, dobrze, dobrze! Ale co?! Ręką żeś cupnął?! No nie pierdol, no nie, no to tak nie możemy grać. Ej, 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 ale co wy robicie tam w tej obronie? Dobrze, dobrze, delikatnym faulem. Wolę ten rzut rożny, chociaż po wcześniejszym rzucie rożnym to nie wiem, czy wolę, tak szczerze mówiąc. Ale tak czy siak wolę go niż... No nie wiem, nie mam do kogo zagrać za bardzo. I znowu nic, znowu... No i kurwa, no ale to po co odgrywasz do niego, jak on jest kryty, no ja pierdolę! Co teraz zrobi z piłką? I co teraz? Tak jest, proszę państwa, kolejny gol! Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą 3 trafień. Ja nie wiem, czy ja chciałem z tą Francją grać, szczerze mówiąc, w tym meczu. No ale powiedziałem, że zrobię wszystkie drużyny narodowe, to wszystkie drużyny narodowe, nie? No ale Francja to nas tu rucha! To już nawet kurwa ciężko, ciężko nazwać jakby próbą stawienia... Nie wiem, nie wiem próbą stawienia czego. Dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Przecież to jakby zero siły nawet na nich, nie? Zero siły. Moi tak niby próbują, no niby próbują, kurwa, ale no nie wychodzi im coś, no nie wychodzi. Dobrze, dobre przejęcie, ej, wow, wow, dobrze, Frankowski, Frankowski będzie się rozbiegał, tylko on musi mieć do kogo zagrać. Odegranie, ale czemu do Szymańskiego, który jest tak daleko? Szymański strzał i rzut karny, kurwa, tego potrzebowałem. Tego potrzebowałem. Jakiś kontakt... Czemu Milik wykonuje? Ja wolę, żeby Lewandowski wykonywał mimo wszystko. Lewandowski! Lewandowski! W lewe okno lewy! Dawaj to! Brawo! Dobrze, kurwa! 3 do 1! Ja jebę! Dobra, teraz tylko jeszcze dwie strzelić i nie dać sobie stracić, nie? I będzie git. Chociaż Francja teraz nabiera, widzę, rozpędu.
Dobrze, dobrze, koniec pierwszej połowy. No ale ciężko to wygląda, naprawdę ciężko to wygląda, słuchajcie. Statystyki 40 do 60. Ale formacja nam się rozjebała. A ja się zastanawiałem, czemu im tak słabo idzie. No to zajebiście, stary, no. Super, kurwa. Nienawidzę tego w tym FC-ku, naprawdę. Że te formacje się rozdupiają same z siebie, nie? Dobra, no ale próbujemy, słuchajcie, próbujemy. Wow! Co oni nas tu tak... No co jest, kurwa? Oddaj piłkę! Ej, ja nic nie mogłem zrobić ogólnie. Nie wiem, jakieś takie drewno się zrobiło z nich. Panowie, no ale to muszę mieć do kogo zagrać tym śliszem. Ślisz do Kesha, Kesh. Kesh, jeszcze odegranie z Szymańskim. Szymański do Milika, Milik! Pięknie ratuje teraz zespół z opału. Ajajaj, Zieliński, Zielu strzela i nic z tego. Prosto w ręce bramkarza. Menią to broni, no ale no kurna. Wow, dobrze, dobrze. Tak jest, dobrze, do lewego, lewy. Jeszcze z Szymańskim, Szymański. Dobrze odczytane intencje. Nie wiem, co on chciał zrobić, ale ewidentnie nie wyszło. Ale teraz trzeba wracać do obrony, trzeba wracać. Dobrze. Oj, kurwa, niedobrze. Prawie dobrze. No weź mu to. Do. Ojojoj, jak dobrze! Zajebiście, Frankowski! Ale ty jesteś kocurem, nie? Naprawdę. Totalny kocur. Dobrze, z Milikiem, Milik. Milik jeszcze do Szymańskiego, Szymański do Lewandowskiego, Lewandowski do Kesha. Kesh, strzał i kurwa prosto w nogi bramkarza. Ale ta druga połowa już wygląda lepiej niż cała pierwsza. Dobrze, podanie do Ślisza, Ślisz z daleka, strzał. No i prosto w głowę rywala. Ale spokojnie jeszcze, Zieliński, Zieliński z Frankowskim. Frankowski próbuje, ale bramkarz przytomnie. No, zaczęło się tu ciepło robić pod bramką Francji. Na spokojnie, rozegrany na krótko do Frankowskiego. Frankowski stracił, kurwa, piłkę? Co tu się wydarzyło? Jak on mógł tam tą piłkę stracić? Ale Ślisz już przytomnie. Nie ma z kim zagrać. Ślisz do tyłu, do Kesha. Kesh do Bednarka. Bednarek do Szymańskiego. Szymański jeszcze z Zielińskim. Zielu. Zielu, musi mieć z kim zagrać. Zielu. Zielu. Co on odjebał najlepszego, to ja nie wiem. No, widać, że Francja w opałach trochę po tym zmianie ustawienia. Więc trzeba tylko wycisnąć jeszcze z tego, wycisnąć. Oj, wskakujemy na plecy dosłownie Francji. Oj, 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 co za podanie do Coman. Coman, wrzuca i... Kurwa, 4 do 1. Mbappe, Mekambe strzela nam bramkę, no. Ajajaj. No mogłem się domyślać, że ten mecz będzie tak wyglądać, nie? Mogłem się domyślać, no różnica klas jest dość duża. Plus Lewandowski jest ostatnio nie w formie, totalnie nie w formie. Nasi obrońcy mogą robić co chcą, ale no Mekambe i tak jest za dobry. Dobrze! Kurwa, ale piękny... Piękne skoszenie Mbappe. Kurwa, no nie rób... Puść to! Dobrze, dobry blok! Ja pierdolę! No i gówno w dupie, no. Dobrze, prawidłowo. No ale no nie mam z kim zagrać, no nie mam z kim zagrać. Ja coś tu próbuję, oni próbują i... Jezus, Wojtek, jak dobrze, że my cię mamy, naprawdę! Mogłoby być dużo gorzej. Dobrze, Kesh. Ale to trzeba jeszcze... No nie wiem, no wybij to jakoś, coś tego. Jaki kurwa karny? Z czego? Czym? Penisem dotknął? Nie no, kurwa, od biodra mu się odbiło, a on karnego kurwa gwizdze. Nie, ja w to nie wierzę, nie? W prawo... Kurwa, w lewo strzelił do... 5 do 1, kurwa! Dobra, trzeba jakieś zmiany zrobić, bo to tak nie może być.
Ale nie mam pomysłu na te zmiany, tak szczerze mówiąc. Milika, za Milika Świderskiego wprowadzimy. Lewy obrońca Kamiński. I jeszcze Dziczka mam, no to Dziczka ze Szymańskiego drugiego. No i tyle, no i to jest koniec zmian, nie? Pytanie, czy to mi cokolwiek daje, szczerze mówiąc, wątpię, że miałoby być lepiej. Wątpię, że miałoby być lepiej, ale no trzeba próbować. Skóraś! Skóraś do Lewandowskiego, Lewandowski! Będzie próbował, Lewandowski, jeszcze! Lewandowski! Podanie do Świderskiego, ale nic z tego, nie dochodzi do piłki. No nie, po co ten strzał? Źle kliknąłem! I tak naprawdę ten mecz mógłby się... No mógłby być jakieś 3-2, 4-2, a przez moje jakieś kurde głupie tapowanie w X-a wychodzi jak wychodzi, no. Dobrze, Dziczek. Dziczek do boku, ale przejęta piłka przez Giroud, no nie. No wow! Ty Mbappe, ty się kurwa opanuj, chłopie. Ja rozumiem, że wy jesteście napaleni teraz na bramki już. Nie mam z kim zagrać tym Śliszem. Ślisz, do Kesha, Kesh jeszcze, będzie próbował, no ale... No właśnie, no ale gówno z tego będzie, bo nie ma z kim grać. No próbujcie, no naciskajcie na nich, no może się uda. No gówno, nic się nie uda już. Raczej nic się już nie uda zrobić z tym więcej. Wow, Giroud! Nie! Ja pierdolę, Wojtek, dobrze, ale jeszcze... Tak jest, zajebiście Wojciech, zajebiście, dobra robota. Mati Cash będzie się rozpędzał, tylko on nie ma za bardzo z kim grać, co zresztą widać. Mati Cash do Lewandowskiego, Lewandowski w pole karne, Lewandowski strzał, ale broni to, no. Znam, to był prosty strzał, no coś innego mogłoby się tu wydarzyć. Będziemy wrzucać, spróbujemy, Grosik wrzuca, Bednarski. Ja nie bardzo miał z kim, Cash. Do Ślisza, Ślisz, jeszcze. No i gówno z tego wyszło, znowu. Kolejny raz nic z tego nie wychodzi przez głupie odegranie. I to dosłownie głupie. Oj, oj, oj! Po co ten faul? Co? Jaka czerwona kartka jeszcze? Ja pier... To tak jakby było mało. 85 minuta, 5-1 i czerwona kartka dla Kamińskiego. Ja jebę, nie? Naprawdę. To już się nie da, nie? To już się nie da. Co ten Mbappe kurwa robi w ogóle? Wojtek, halo! Czy ty tam żyjesz na tej bramce? A im się nie nudzi. Strzelają kolejne gole. Na tej powtórce. Ja pierdolę! Nie ulega presji, znajduje miejsce. Bo to już inaczej powiedzieć nie można, no patałachy! Nie wiem, na drugą stronę do Kesha, no ale tu nie, nawet nie ma z kim zagrać, widzicie co się dzieje. Jakby, co to było kurwa za zagranie? No, Giroud do Griezmana, Griezmann i 7-1, brawo. Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla ogrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Szczerze mówiąc, jestem załamany, nie? Jestem załamany. Nawet nie ma sensu, kurna, próbować. Nie wiem, nie. Ale co ta Francja w ogóle, jaki ona ma pressing? Jaką grę w obronie, jaką grę w ataku, nie? Jakoś czym do ludzi. Niestety, dziś zespół... 7-1. Wygląda na to, że na poziomie klasa światowa masz problemy. Ja pierdolę. Jeszcze mnie gra z gównem zmieszała, nie? Po tym wszystkim. Ja jebę, nie? Pytanie, czy ja mogłem zrobić w tym meczu coś więcej? 10 strzałów, 119 prób podań, 83% dokładności podań, 46% posiadania piłki. No ta druga połowa wyglądała lepiej, ale... No właśnie. No mecz według statystyk powinien się zakończyć 5-2, zakończył się 7-1.
No i gdyby, być może, gdyby nie te dwie sytuacje, gdzie mi się X A pomylił i zamiast podania strzeliłem, to może byłoby 7-3. Może. Właśnie. Może. I o to w tym wszystkim chodzi, że może. Ale niestety, no nie wyszło, no. No nie wyszło, wszystkie obronione strzały, no jest jak jest. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że mimo takiej przegranej się wam podobał. Było na pewno dużo emocji, dużo straconych goli. No i co? No i zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, suba, jeśli nie subujecie. Pamiętajcie o możliwości wspierania kanału. Przycisk wesprzyj. To tyle, dzięki, do następnego, no i cześć!